Co pan taki elegancki dzisiaj? No niestety, no trzeba pomału się szykować na te wicemistrzostwo, nie? Jeżeli nie... jeżeli nie ma takiej opcji. Nie ma opcji na mistrza, to jest wicemistrz. Wicemistrz, jest pewny. A jeszcze trzeba trochę pograć dzisiaj. Zagramy, spokojnie. Chłopaki zagrają. We are playing at home and we must earn these 3 points. Ponure jak przed meczem, dzień dobry. Bardzo dobrze, jak zwykle. Czy jest większa presja niż tydzień temu? Presja zawsze jest. Ale tydzień temu była walka o podium, dzisiaj jest walka o co? O to no samo, no. Cały czas walczymy na zwycięstwo. Proszę sobie, dzisiaj 3 razy sztuka już, dzisiaj bez spalonego, rozumiem, tak? Tak, właśnie gadamy o tym. Będzie trzymana linia. Dziękuję. Co słychać u Ciebie? No, wspaniale. A u Ciebie? Też dobrze wszystko. Jestem dobrze, ale trudny mecz. Rok temu nie strzeliłeś, ta bramka potem jodła strzeli. Dzisiaj Ty strzelisz, tak? Pamiętam. Bardzo ważna bramka. Teraz znowu. A jeszcze jedno pytanie, wiesz, że dzisiaj są wybory prezydenckie, tak? Prezydent? Prezydenckie są wybory dzisiaj w Polsce. Wybieram Elohimos od prezydenta de Fajs. Si. Tak. Ja wiem. Duda i nie wiem, on inny. Trzaskowski. A. Kogo wolisz? Nie wiem. Has recordais último partido? Último año? No. Dzień dobry. Pamiętacie ten mecz tamtego roku? Nie. U nas był to po prostu totalny mecz, który zapamiętam na zawsze i będzie pamiętał Jagiellonia, wy? Jeden z wielu meczów? No, można było powiedzieć, że mu troszeczkę pomogliśmy tak w historycznym sukcesie. No, na pewno fajna bramka Tomka Jadłowca chyba, tak? Tak. Naprawdę ci grać, to musisz być już top. Tak? O, dzień dobry, Paweł. Cześć, Roma. Come staja? Ojoki, tutaj. Poligota. No właśnie, pamiętam, no, byłam na pani meczu. Jest, tak? Pamiętamy tą scenę i tą minę. Co pani pamięta z tego meczu? Ojejku, ja to w ogóle to jest jedno z takich meczów, które lepiej pamiętam w całej swojej pracy przez te emocje. No i myślę, że dla Piasta taki chyba mentalnie i punktowo miał znaczenie, jeśli chodzi o potem o mistrzostwo, nie? Tak. Już poszło potem. Ale był niesamowity. Jeszcze kontuzja trenera, takie emocje, ten karny, dla karny dla Jagi. A minutę później, czy dwie chyba, jodła bramkę taką strzelił. Ty byłeś na meczu z Jagiellonią? Tym ostatnim słynnym? Tak. Był taki przełomowy dla Piasta w poprzednim sezonie? Chyba nie, żałuję, bo to są zawsze dobre spotkania. Trochę teraz może być inaczej, ale to drugie miejsce ciągle myślę, że jest w zasięgu i sądzę, że absolutnie Piast stać na to, żeby wykończyć sezon w pozycji wicemistrza Polski. A nie wiem, dlaczego myślałam, że było 3-1, tak z pamięcia, było 2-1. Będzie dzisiaj jeszcze lepszy mecz? No ciekawa jestem właśnie. Myślę, że jak się czujecie jako już abdykujący mistrz Polski, ale wciąż ważne prestiżowe wicemistrzostwo, tak? No mistrz nie był sezon po sezonie chyba. Być w takiej czołówce to jest naprawdę coś bardzo fajnego. Nie przypadek. Myślę, że Jagiellonii tego brakuje, bo też miała takie sezony, że mistrzem nie była, ale była na podium. Dramaturgia do ostatniej chwili, ale też przede wszystkim taka przełomowość, że po tym meczu już Piast nie odpuścił i do końca sezonu dowiózł to pierwsze miejsce. To oczywiście była inna rzeczywistość piłkarska, inna otoczka i cała jakby sytuacja w Ekstraklasie też w ogóle nie sposób ją porównać z tym, co dzieje się dzisiaj. No takich meczów chodzi się na stadiony, także mam nadzieję, że w przyszłości też takich wiele tutaj kart zostanie piłkarskich zapisanych. Na przykład dzisiaj. Na przykład dzisiaj, miejmy taką nadzieję. No widzę, tam dużo zmian jest, także zobaczymy, no, jak to będzie. Trener mówi, że każdy punkt w tej grupie jest trudny, bo rzeczywiście te zespoły, które grają z mniejszą presją, no, też chcą po prostu grać, pokazać się, tak? A z drugiej strony Piast u siebie jest dosyć solidny, zresztą ta pozycja w tabeli nie jest przypadkowa. Jednym dachem jesteśmy, to teraz będziemy stać oddzielnie, nie? Dokładnie. Jak przeżywacie ten cały sezon, dziwny sezon? Dobrze. Szkoda, że Mamuno kibiców jest, ale cóż, tak bywa.
to za sprzęt? Co to jest? Riedel. Rysiek Riedel. Do czego służy? To? Tak. Nie wiem. Nie będziemy mieli łączenia. Nie tak, tak serio. Do łączności, do łączności. Z wozem? No. I warte się spodziewać. Mam tutaj 6 tym knefli. I warte się spodziewać. Do asystentów, do techników. Do producentów. A którego przycisku najczęściej używasz? Tego. Dobra, walę w końcu. Widzę nic innego, tylko pojazd musi zdobyć teraz na 9 punktów. Dzisiaj 3, w środę 3 i za tydzień też 3. Będzie ciężko. No ale chcieć to móc, więc jak postarają się... Który z tych meczów będzie najtrudniejszy? Z Krakowiem myślę. No Pogoń też jest dość ciężka, chociaż myślę, że tu Pogoń i Krakowia. Myśli pan, że obrona tytułu była w zasięgu? Obrona na tytułu? Tak. Jak najbardziej. Troszeczkę nie ułożyły się mecze na jesień. Wszystko było do opanowania. Ale zadowoleni jesteście, czy nie? No, oczywiście. I tak uważam, że powinno się budować na drużynę, która walczy o mistrza rok w rok i o puchary. Thank you.
bo to ten na wchodzi. O! Taki sam fał na kartę. Ale u kogo? Borczyka? Na Feliksa. Listy na pewno. Czerwona karta, żółta karta, ale jak się wygląda znowu, ale nie wiem. Wieczory! Jestem z Benczony, ale potrzebuję odpocząć. Za tydzień. Tak. Odmówić! Potrzebujemy kibice dla nas. Żeby klaskali. Żeby klaskali. Tak. Kibice mają klaskać. Jorge Félix, tak. Tylko Félix. No, razem. Drużyna, Valise, Cisco. Brawo! Ostatnie słowo. Zwycięstwo. Dziękuję. Dzisiaj wygramy! Dzisiaj wygramy!